Siema, z tej strony Tomek, jest 280 odcinek sezonu 7, wow. 270, tutaj mamy ich, oczywiście mi zadały. Oczywiście to zaraz pęknie. Patrzyłbym na to. Tam się wyrespią, porespią, wszystko się tam zrobi. Tutaj się zbiera. Będziemy chyba też trochę piasek. No fajnie. Że chyba albo lecieć. Noc jest. On tu łóżko jeszcze? Chyba powinien mieć, I guess. Uff, to fajnie. Dobra. Mam nadzieję, że to wszystkie rzeczy zrobimy. Dawno nie nagrywałem, bo się czuję tak nieswojo z tym. No oczywiście, tak. Minecraft musiał myszkę zepsuć w coś w stylu. No, tak będzie dawno. Teraz nie muszę przyczyć do nagrywania tak naprawdę tego wszystkiego, jak nagrywałem. No, to będzie ciężko trochę. Nie powiem, że nie. Trzeba przyzwyczaić do tego typu, że no, dawno się nie nagrywało. Maybe. Łuków chyba nie mam. Nie, łuki mogę zaraz zrobić, dobra. Redstone mam? A czekaj, byłem na to, że nie wiem, czy kopałem. Jeśli kopałem, no. W sumie może by było, by spróbować inną rzecz, ale. Szkła nie mamy. Szkła. Chyba nie ma. I żelaza. Więc z tym będzie problem. No. Bo już to zrobię automatyczną trochę farmę krów, może maybe to takie maybe by było mocne, ale jedna rzecz, czy w ogóle mam coś takiego, a który mam dzień w ogóle? 95. 95 już? Co? Nie mam tutaj tego kwarcu. No nie mam, dobra. To chyba tego nie zrobimy, bo muszę wykopać kwarc. Ten kwarc. Więc. No. Daj nie wiem co powiedzieć. Kurna. Nie mam żelaza. Ja jestem na. Kurna. Stunowym. Chyba będzie trzeba coś zrobić. Tą rzeczą będzie chyba. Diamentów mam mało, bo potrzebujemy. Mam 5. Jednak chyba diamenta brakuje. Nie, czekaj, wait. No, jednak diamenta. Brakuje. Zrobię miecz. Bo mi miecz poszedł. I. Po żelazo może. Jakiś dzisiaj. W tym odcinku w ogóle, bo. Ja węgla nie mam już. Oh goddammit. Oh goddamn. To nieźle. No, teraz zapasów brakuje już wszystkich, co ja tyle robiłem zapasów. Well. To w którym odcinku teraz skończymy, tak? Tak. Nawet się zaciąłem, ale. Brakuje tak wszystkich surowców. Budowałem, ale brakuje zawsze surowców, czyli. Idziemy tam, co kopaliśmy. Żelaza potrzebujemy, czyli pewnie 2-3 odcinki poświęcę na żelazo, powiedzmy. Mogę sobie tutaj tak sobie przybliżyć mikrofon. No, będzie ok, lepiej. O tak, znowu Minecraft się rządzi moją myszką. Halo, oddawaj mi moją myszkę. Dziękuję, do widzenia w Minecrafcie. Jestem światło, czyli mogę zgadywać, że tam byliśmy, albo to lawa jest. Lawa. Tu szybciej lawa by była. Nie, pochodnia. Czyli byłem. Jak jest tu pochodnia? Nie przypominam sobie, żebym tutaj w ogóle schodził. Tym jest problem.
Wait, to jest ta? Aha, okej. A to jest żelazo i to wszystko. Siema panie. Przychylę cię. Uff. Blisko przed śmiercią. Żelazo? Dużo, jak to widzę. Fajnie, podoba mi się. Czy że coś widzicie? Jak nie, no to już. Piąta minuta. Czy że dawno się nie nagrywało? Czuć, że ja dawno nie nagrywałem w ogóle nawet. Ale spoko. Tak jakby znowu się nauczę, bo to jest... Nauczę bardziej... się... postaram na to, żeby... siebie znowu pobudzić po to, żeby nagrywać. To jest... nie taki duży problem niż zaczęcie w ogóle nagrywania, bo 2 tygodnie chyba z przerwy robiłem. No to tam 10 odcinków, to tam niby nie tak niedużo, ale z jednej strony jest dużo, bo to jest jakieś 3 godziny około nagrywania mojego jakby. To jest tam plus minus, ale teraz nie wiem, czy 60 mam, czy dalej mam 70, tego jak na nie ogarniam, szczerze. Jeżeli się uda i fajnie ponagrywać teraz, czując żadnego zmęczenia, żadnego takiego dobra, następnego dnia i tak dalej, to może, szczerze, może teraz zostaną nam 20 odcinków, czyli szczerze, jakbym nagrał 20 odcinków, mamy 300 odcinek już, tak o, jakbym to powiedział. To już jest 300 odcinek mamy. No, po prostu 300 odcinków mam. No to spoko. Nie byłoby źle. Ale mógł tak naprawdę nagrać tyle. Teraz muszę się, ale szczerze też nie muszę się bać, bo mam już obudowę. Cieszę się z tego. Niezmiernie, bo mówię chyba, że drugi przycisk już poszedł. Chyba nie wiem, czy mówiłem, czy nie, ale poszedł wtedy to drugie obudowie. Zamieniłem. Jeszcze wczoraj zapomniałem podłączyć jednego wentylatora i wczoraj, przedwczoraj, ale dzisiaj już jest jakby podłączony. Dawno już. Ups, trochę za dużo. Łapę sobie. Ja to myślę, że to jest serwer. Ten, co ja gram sobie na serwerze pewnie. Ta. Jeszcze tutaj jeden. Really? Mam nadzieję, że to wszystko. I to już żelaza. Szczerze, żelazo tak człowiek przyjmie, bo ja w ogóle już nie mam. By the way, prawie że. 5. Są mi 6 chyba tam, z tym przypalonym. Dobra. Muszę się rozbudzić i zacząć już czuć tam wolę taką nagrywania. Taką, że dobra, odcinek to jest, to no, nagrywałem sobie tak, takie pośmieszkujemy sobie. Ja bardziej pośmieszkuję. No ale to muszę się znowu jakby przyzwyczaić do tego nagrywania ciągłego. Trochę. W sumie grałem na serwerze sobie prywatnym, no musiałem też zacząć to tam niedużo. Gramy, szczerze, to też była śmieszna sytuacja. A dobra. Taka była bardzo śmieszna sytuacja. Chyba kolega też kupił serwer, bo mają się konto i zniszczono. Ten to support napisał, to przewrócili mu backupa, ale powiedział, żeby nie utrzymał serwer, bo on już nie chce. No to już się zmieniło, ja utrzymuję teraz, tak naprawdę. I to mamy wszystkim, to co się odzyskało. Też jest fajnie. Bijatyka była dzisiaj, jak dobrze pamiętam. Nie jest tak źle. Zresztą jak mam Prota 4-3, tam diamentowy set z mendingiem, to takie. I na butach Fate of Walling 4. Ja tam muszę powiedzieć, że takie overkill rzeczy. O, pani Creeper. Ile was? Ile już was będzie? Lis.
Patyków mam więcej, ale mi ten. Ale to nie jest ta mała. Mała kopalnia, jak to. Ile tego kurna jest jeszcze, panie? Żelaza będzie mieć? Dobra, dużo będzie. Nie powiem, że nie. No. A ja muszę seriously. Wiem, że to jest odcinek, a jakby nie mogę się przyzwyczaić do tego tak szybko, więc muszę się to szybko przyzwyczaić do tych nagrywania odcinków, bo ta przerwa też skutkuje z tym, że nie ma się później chęci na nagrywania. Ja nie miałem chęci do nagrywania, ale jakbym się zmusił, to po 5 minutach już nie chciałem się nagrywać. Po prostu takie było zniechęcenie mocne już. Do tego muszę przyznać, że dobra, to jest odcinek i muszę to nagrywać, koniec, kropka i z tym przyzwyczajeniem będzie mocno do wyrobienia sobie taką opinię, że dobra, muszę robić, koniec, kropka, no to tak jak ja widzę, dużo żelaza jest, mamy 60, już prawie jest tak. Mamy już chyba 96 dni, jak nie 7. Jest fajnie. I tutaj też żelazo. A w nie tą stronę szedłem i pewnie tu znalazłem żelazo teraz. Teraz się pewnie było to wyjście. W tym jest problem. Help. A tu dobra. To, że tam pochodzę, se tam pochodzę i tak naprawdę tego jest dużo jeszcze. Dużo nieodwiedzonego. Na kilo będzie nas stać, bo trzeba tu wykopać jeszcze węgiel. I kopać żelazny kilo tak naprawdę. Jest to potrzebne. No. Znając życie. Wait. Gdzie jeszcze jest to? A tu pewnie. Tak. Bo tutaj chyba jest spane to, co pamiętam. Tak. Pajęczków jest. Hack of the Sea mamy tutaj. No to fajnie. Okej. To, że będzie chyba zmiana powoli do tego monitora, bo mi się wyłącza. I już to by nie będzie fajne. Really. To tak on zamigał mi i tam. No, noc jest. No, super. To się z tego. Ja się też już martwię o monitor, bo zaraz może się okazać, że mi pójdzie i. Zaraz nie kupię obudowy sobie. Teraz będę musiał kupić. Obudowy. Nie obudowy. Kupić tego. Płyty głównej. Chciałem sobie na X570 Aorus Master. Chciałem sobie tą uzbierać kupisią, żeby była. Już no, najmocniejsza płyta, żeby była po prostu już. Ma ten typ C, to wszystkie potrzebne czasami rzeczy niż niepotrzebne. Ale jak widzę, że monitor mi szwankuje, no to ups, będzie szedł monitor w tą stronę. Niestety. Szkoda mi tego, że muszę teraz pójść w stronę monitora. Gdzie monitor zawsze działał. Spoko, nic się nie działo. A tutaj teraz. O nie, sorry, monitor się psuje i musisz sobie kupić już nowy. W sumie nie. Nawet nie pamiętam, ile ten lat ma monitor. Na pewno nie rok. To na pewno nie. Stawiałbym między 5 latami albo 6. Stawiałbym tyle gdzieś około. Jeśli już będzie 5-6 lat, no to nie zdziwię się, że tak będzie się działo. Szczerze. Bo 2 lat to na pewno też ma powyżej, na pewno 2 lat. 3 też. Jestem gdzieś 5 lat albo 7. Czy tam mój monitor jest, więc. Prawo ma jakieś, do tego, że się już psuje. Szkoda, że nie w oczekiwanym momencie zaraz się popsuje i będzie takie, ups, no,
No sorry, no nie działa ci, no i koniec, kropka. Skądże się kryje z tym monitorem? Jeszcze się raz spią, kurna, no. Panie szkielet. Szkielecie, dziękuję. Pan mi jest potrzebny jak kula u nogi, tak naprawdę. Ale tą lawę wezmę tak tu. Dobra, wykopiemy trochę. Węgla, no wytrzyma minimum, wykopę sobie tak sporadycznie dużo. Sporadycznie. A czemu trzeba się tak wykopać? Dobra, ja się powoli rozbudzam. To jest dobrze. Chociaż. No. Teraz myślę, mam wybraną sztukę, jaką bym zakupił sobie monitora. Tylko już zbierać za 700 zł. Tylko. No tak. Nie podoba mi się ta sytuacja teraz. Tak. Zacina mi się, bo. Dobra, moi zrobi sobie. Halo, co się dzieje? Takie mindfucka mam. I to. Pewnie 5 to może mieć minimum. Ale nie wiem, czy nie 7 około, nawet. Słuchajcie, bo mój stary LG monitor miał 15 lat? No, 15 lat miał, więc... Nie. 10 albo... Nie. 11 na pewno miał. To pamiętam. Czyli może mieć nawet już 13. Bo u babci jest, tak naprawdę, bo babcia chciała. To większy ma po prostu. Czyli ten, jak się popsuł pierwszy raz, to... Nie, to ten może być na spokojnie mieć 7 lat w sumie. Ja się zaraz policzę, to tak... Na spokojnie ten mój monitor może mieć 7 lat. To takie... Okej. Nie podoba mi się ta sytuacja, że musi się psuć, kiedy nie jest potrzebne jego psucie się w nieodpowiednim momencie i... No. Popsuję w tym będzie problem, że no dobra, jest mam na jednym monitorze i nie będę mógł nagrywać. Ale dobrze, jak się teraz nawet poprzą? Dobrze, bo ja wiem, że nie będę się bał. Tak strasznie, bo mam odcinki na zapasie. No to mam chociaż to. To się tego nie boję tak mocno, ale chcę, żeby jeszcze podziałał. Nie chcę, żeby się psuł, bo teraz 700 to tylko by kosztowało. 700 ileś, tak. Inny monitor. Nawet jakby się nie popsuł i miałbym jako trzeci monitor, to by było śmieszne. W sumie to by mogło być też prawdziwe, że ustawię go jako następny monitor. Jego jakby. Wybuch Creeper. Brawo. Następny. Jeszcze dwa hity. Zmieczę tego. Aha, bo ja zrobiłem kółko taki jakby teraz. Wybuch. Wow. Ta, bo teraz będę tutaj na dole pewnie. Nie. Wait. A nie, tu jestem tam. Zrobiłem takie aż kółko. Okej. Dobra, zaraz nam się kończy odcinek, jak to co widzę. No niestety. Jeszcze będę musiał czytać takie niebe 20 minut, a będzie się szybko kończyło. Jeśli na to muszę się przyzwyczaić. Zobaczymy. Zobaczymy, kiedy ja się do tego wszystkiego przyzwyczaję. Od nowa. By nagrywać to ja wiem i tak dalej, ale tej chęci takiego zaparcia, żeby dobra nagrywać to. Ciągle, bo więc mam zrobię za długie przerwy i później mi to wychodzi bokiem tak naprawdę, że nie robię w ogóle tego dobrze i tak dalej. I w tym jest problem. Ale pewnie, że uciekniemy z tej czeluści, gdzie pewnie źle już poszedłem. Brawo ja.
Znowu się mylę. To tutaj jest, to tu i tutaj. Nie będziemy tym. I co? Widzimy się na samym odcinku. Trzymajcie. Hej, hej.